Czy przygotowanie miejsca, w którym odbywa się sesja, to jest ta część przed sesją, czy to już jest część jako sesja? Potraktujmy ją jako łącznik między tymi dwoma częściami. Dobrze. Więc w takim razie, jak przygotować miejsce, w którym odbywać się będzie sesja z podziemiami? Może zacznijmy od tego, z czym nam się kojarzą podziemia. Jeżeli chcemy oddać klimat jakiegoś miejsca, to zastanówmy się, jaki ten klimat jest. Jak my go widzimy, jak percepcyjnie odbieramy lochy, podziemia, kazamaty, tunele. Jest tam ciemno, mało miejsca, wilgotno, czasami sucho, czasami jest to piasek. Wiem, toaleta. Toaleta. Toaleta jest dobrym miejscem. Można upchnąć graczy, ty jako mistrz zajmujesz zamkniętą, oczywiście deskę klozetową, strykasz światłem i jest nastrój. No i spłuczka. Spłuczka jest bardzo ważna. Tam można puszczać tą wodę po kropelkach albo takim większym strumieniem. To się sprawdza. Tak. Tak. A jak z koleniem kości? Na kafelka kości się bardzo dobrze dobra. Dobrze. A poważniej, jeśli chodzi o przygotowanie miejsca, to sugerujemy zgasić światło. Zgasić światło albo i nie. Tu ważne jest, jeżeli podziemia są czymś wyjątkowym w waszych sesjach, to znaczy jeżeli zdarzają się rzadko albo bardzo rzadko, to musicie się zastanowić rzeczywiście jak, w jaki sposób sprawić, żeby ta sesja była inna. Jako że lokacja, cały scenariusz, cała przygoda dzieje się w czymś zupełnie odmiennym miejscu od tego, do czego są przyzwyczajeni gracze. Podziemia są klaustrofobiczne, ciemne, bardzo ciemne. Tam główną rolę gra zmysł słuchu, dotyku. Dopiero później jest ten węch, wzrok. Jest to światło, ten niewielki krąg, w którym gracze mogą się poruszać. Więc jeżeli zawsze gracie przy zgaszonym świetle, zawsze ze świecami, zawsze ten nastrój jest zbudowany w taki, a nie inny sposób, no to to ciemne pomieszczenie niespecjalnie zbuduje nam kontrast. Gracze nie poczują się inaczej. Ale na przykład, jeżeli nie wiem, inaczej zaaranżujemy wnętrze, każemy im się nagle poustawiać na krzesłach gęsiego, bardzo blisko siebie, albo nawet stanąć, tak żeby mogli się dotknąć, ale nie mogli się już widzieć, nie obracając głowy. Jeżeli rzeczywiście pomieszczenie, w którym gramy, będzie tym razem wyjątkowo mniejsze, o mniejszych gabarytach, jeżeli my będziemy bliżej graczy, skrócimy ten dystans, bardzo, nie za bardzo, ale bardzo, no to gracze to chwycą. Albo i nie. To po pierwsze, pomieszczenie. Oświetlenie pomieszczenia. Motyw z latarką? Motyw z latarką. Możesz powiedzieć o motywie z latarką. Nieśmiertelny motyw z latarką. Nieśmiertelny motyw z latarką. Niektórym może się wydać trochę może i naiwny. I też tak myślałem. Po prostu bierzecie latarkę i świecicie sobie od dołu, żeby nadać bardziej wyglądu swojej twarzy. W zupełnie ciemnym pomieszczeniu. W zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Z tym, że jeśli, to co mówi maestro, nie stosujecie tego typu sztuczek i nie gracie w podziemiach i nagle postacie wchodzą do podziemi, to jest to idealny moment na to, aby wykorzystać tego typu bardzo prostą, bardzo prozaiczną i doskonale wszystkim znaną sztuczkę, która jednak robi swój efekt. Wnętrze. To chyba wszystko, co mi przychodzi do głowy w tym momencie. Zapach? Możemy przynieść coś z kanałów, żeby nabrać odpowiedniego zapachu, albo z piwnicy. Nie próbowałem. No czasami po prostu wystarczy zaniedbać higienę osobistą przez kilka dni, żeby pomieszczenie nabrało odpowiedniej atmosfery. Zresztą jak kilku mężczyzn, no bo zwykle z tego się składają jednak drużyny, kilku mężczyzn siedzi obok siebie w ciasnym, szczególnie ciasnym pomieszczeniu, no to ta atmosfera sama z siebie dosyć szybko się psuje. No i tworzy klimat. Dobrze, mamy przygotowane miejsce. Wiemy, jesteśmy przygotowani. Mamy mapę, mamy historię, mamy te podziemia. Mamy graczy, przychodzą, siadają i zaczynamy prowadzić. Tak, zaczynamy prowadzić. Wchodzicie do podziemi. Można oczywiście co któreś słowo, jeżeli podziemia są wilgotne, a cały czas z góry, z sufitu kapie woda, możecie to oddać w narracji, jeżeli macie na tyle
na tyle twardą wolę i wytrzymacie to przez nie wiem, godzinę, półtorej albo całą sesję. Można co drugie czy trzecie słowo wrzucać słowo kap w zdanie. Wchodzicie do podziemi. Kap. Ciemność jest wszechogarniająca. Kap. Wasze pochodnie kap świecą. Kap, kap. Coraz słabiej. Kap. No nie wiem, ile czasu bym to wytrzymał. Nie wiem, ile czasu ja bym to wytrzymał i nie graszę. Ale klimat stworzy. Może to zły pomysł. Może to zły pomysł. Możecie też używać tego wybiórczo. Nie wszędzie musi kapać woda. Poza tym, jak już gracze chwycą klimat, jak już oddacie im na początku dosyć intensywnie atmosferę, nastrój danej lokacji, bo to znowu nie dotyczy tylko podziemi, to później warto odpuścić, zrezygnować. Zaznaczyliśmy to. Zwłaszcza, że jest to, jeśli jest to męczące albo bardzo trudne dla mistrza gry. Mam fajny pomysł, w jaki sposób oddać klimat klaustrofobiczny, klimat podziemi, ponieważ to może być główna trudność, żeby gracze zdawali sobie sprawę z tego, że tam jest mało miejsca, że dwuręczny miecz będzie mniej skuteczny, że z łuku na 300 metrów będzie trudniej strzelić. Myślę, że można nie tyle powiedzieć to graczom, no to jest dość oczywiste, można powiedzieć graczom, że jest mało miejsca. Co pokazać? Zamykając ich w ciasnej klitce, w toalecie, jeżeli macie małą toaletę? Miałem raczej na myśli dać im do zrozumienia swoją postawą i sposobem mówienia. W momencie, kiedy jesteście na zewnątrz, podróżujecie łąkami, mówcie długimi zdaniami, wypnijcie pierś, oddychajcie głośno, szerokimi gestami opisujcie im horyzont, po którym rysują się chmury oraz lasy, w stronę których zmierzają. Tymczasem, kiedy gracze już wejdą do tych podziemi, zupełnie zmień postawę ciała. Przede wszystkim schyl głowę. Wtedy dasz graczom do zrozumienia, że jest tu tak nisko, w tych podziemiach. Trzeba się garbić. Że trzeba się garbić. Że tak, mów tak, jakbyś szorował swoim czerepem po suficie. Kiedy gestykulujesz, łokcie miej cały czas przy ciele. Także jak opisujesz, że coś jest po lewej stronie albo po prawej stronie, również możesz ramiona podnieść do góry. A właściwie możesz się zamienić w takiego małego gremlina, który coś opisuje. Ale jeśli do tego ściszysz głos i zaczniesz mówić nieco niżej, ciszej i wolniej. I gracze to podchwycą, bo jako ich bohaterowie też będą mówić, powinni przynajmniej mówić ciszej, szeptem, zakładając, że podziemia są niebezpieczne i nie wiadomo, co w tej ciemności czyha, to wtedy odniesiesz sukces. Wtedy stworzysz ten klimat klaustrofobiczny. Jeśli będziesz ją opisywać, że tu jest po lewej, tam jest po prawej, to te wszystkie opisy, pokazując im to, dasz im to do zrozumienia. Jeśli tego nie chwycą, jeśli będą krzyczeć, śmiać się i wiwatować, to sugeruj im powiedzieć o tym, że zasugerować, zapytać, czy mogliby mówić szeptem, bo są w końcu w podziemiach. Albo zabić ich wszystkich. Nie. Nie, nie, to nie, się wytnie. Nie, nie, nie. Ale z kim byś grał? Tu idziemy, ach, zabić bohaterów. O tym nie pomyślałem. A? Kurde, muszę to chwilę spróbować, bo... To będzie temat następnej prelekcji.